Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zaczynamy grę Demon's Souls Remake. Będziemy grać tylko łukiem poza pierwszą lokacją, która jest samouczkiem, ponieważ Miyazaki poskąpił strzał. Najzwyczajniej w świecie nie zabraknie nam po prostu strzału. Oraz lokacje ze Smoczym Bogiem, gdzie łukiem nie da się rozwalić kamiennych filarów. Wstydźcie mi, Miyazaki. W Dark Soulsach były łuki olbrzymie, które potrafiły rozłupać bardzo wielkie przeszkody. Natomiast Demon Souls nie ma wielkich łuków. Nowa gra, kobieta, zaczynamy tradycyjnie od nadania postaci nazwy. Wszystkie postacie, które tworzę w Demon's Souls, ich imiona są związane z grą. Postaciami, sposami, NPC-ami. Klasa. Wybieramy łowcę, ponieważ ma łuk i to długi łuk na początek. Ma dosyć sporo zręczności, a zręczność będzie główną statystyką, którą będziemy rozwijać. Są tutaj też postacie, które mają więcej zręczności. Niestety nie mają łuku. A do łuku troszeczkę daleko, żebyśmy go mogli kupić. I tak pierwsza lokacja jest nie do zrobienia. Z łukiem. Zawsze wybieram pierścień opatrzności. Jest bardzo dobry do farmienia. Przyda się. Gotowa. Znajdźmy sobie jakąś postać gotową. Tutaj możemy odcień skóry, twarz całkowicie przemodelować, brwi. Możemy zmienić oczy. Stworzymy zielone oczy.
uszy, kąt, wysokość. Naprawdę jest sporo. Nawet tło jest. Szczęka, włosy. Indywidualnie. Zarost to nie da tej pani. Możemy tutaj nadać jej znaki szczególne. Dosyć sporo jest wyboru. Tak to zostawimy. Finalizujemy i lecimy by channeling the power of souls. Brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Velifax of the royal twin fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. Wszystkie wymienione postacie spotkamy. Niektóre będą przyjazne, niektóre nie. Niektóre zabijemy, a niektóre nie zabijemy. Unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane and chaos reigns. Velifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure to breach the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Z Bjornem to się zaprzyjaźnimy. Z Jurtem mniej. Skurva the Wanderer. Urbeina będziemy potrzebować. The Sixth Saint Astraea. With her knight girl Vinland. Astraea, właśnie nazwałem tak swoją postać. Spotkamy jako bossa. Fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. I ikoniczne ognisko, które później będzie znane z wszystkich Dark Soulsów. Czy chcesz odtworzyć podróż do spółni? Tak. Warto to zrobić, ponieważ jeżeli zabijemy takiego tutorialowego bossa, to po tym demonie przechodzimy do sekretnej komnaty i tam będą leżały
przedmioty, takie jak ulepszacze do broni na plus 1 i dusza. Niewiele, ale zawsze na początku. Będziemy mogli za to kupić sporo strzał. I tak jak mówiłem, tą pierwszą lokację przechodzimy bez łuku, ponieważ no nie ma to sensu. I tak nie starczy strzał. Strzał mamy tylko 50. Na razie tutaj mamy tylko to. Podstawowa trawa, augit. A jak rzucamy na ziemię, to taki drogowskaz pokazuje, gdzie byliśmy, a gdzie nie byliśmy. Topór bojowy, łuk. Długi łuk, jest jeszcze krótki łuk. 50 strzał. Ktoś naprawdę poskąpił tych strzał. Standardowe wdzianko. Łowcy. Pierścień. To jest nasza postać. Tendencje są zerowe, neutralne. Postać też. Będę przechodził grę na klasycznym filtrze. Jest tutaj kilka rodzajów filtrów. I tak, czerwone życie, niebieskie mana do magii i zielone stamina. Oko to jest tendencja postaci. Z tymi tendencjami postaci związane to, że dostajemy za czystą białą u niezłomnego. Pierścień. Jak jesteśmy w formie niebieskiego ducha, pomagamy komuś, mamy ten pierścień, to mamy plus 20 do obrażeń. Z kolei jak będziemy mieli czystą czarną tendencję postaci, to pojawi nam się Mephisto Palace. NPC, który będzie nam kazał wykonać kilka zleceń. I za to dostaniemy z kolei pierścień, że będąc czerwonym fantomem, mając ten pierścień na sobie, będziemy mieli też 20% więcej obrażeń. Poza tym będzie w grze dostępne dwa rodzaje ostrzy. Jeden będzie białe ostrze, inne będzie czarne. Jeżeli będziemy mieli
tą tendencję białą, to te ostrza będzie się skalowała. Dobra. Zaspamowałem go, ale on też mnie. L1 to jest... atak mały, a L2 atak duży. Jeszcze mnie musiał dopaść. Pierwsza dusza. Trawa sierpa księżyca jest najbardziej podstawowa. Najmniej leczył. Mamy tutaj 6 rodzajów trawy. Ta trawa leczy już lepiej. Tutaj dostaliśmy duszę. Wraz z postępem gry będziemy mieli dostęp do coraz to lepszej trawy. Będziemy mogli ją farmić albo kupować. Dobra, tego pana to się trzymamy z tyłu. Najbardziej z tyłu. Jak będzie skakał, to jest najlepsza rzecz, którą może zrobić. Podmuch może też zadać nam obrażenia. Także trzeba uważać. W ten sposób.
może nam zadać wrażenia. A dodatkowo jeszcze mamy duszę. Szara dusza demona. Będziemy potrzebowali tylko 4 dusze. Żelazny hełm dostajemy w nagrodę za przejście. Tego samo uczka albo... Jeżeli macie znajomych dobrych, to mogą wam przyrzucić. Kolejna trawa, jedna z lepszych. I tutaj właśnie zbieramy materiały do ulepszenia broni. Sporo dusz. A z tym panem się właśnie spotkamy. Tam po drugiej stronie. Dobra, teraz musimy umrzeć. Withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not quit the Nexus, but the 5 Archstones will guide thee to the outer lands. Teraz jesteśmy uwięzieni w spójni. Będzie nasz dom. To będziemy robić zakupy, ulepszać broń też. Ulepszać naszą postać. Dobra, pójdziemy teraz po przedmioty. Dusza i... lecznicze rzeczy. Teraz pójdziemy po drugie przedmioty z drugiej strony. W Demon's Souls możemy naprawdę z wysoka spadać. Stracimy minimalną ilość życia.
To jest jedna z najlepszych traw, jak nie najlepszych. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Tutaj mamy podpowiedzi. Kondycja zużywa atakowanie, blokowanie, tarczamy i sprint. Wytrwałość broni osiąga niski poziom, spada też siła jej ataku. Przy moim toporze jest taki czerwony pasek. Już troszeczkę ma mniej tego czerwonego. Taką kropeczkę wręcz czarną ma. To znaczy, że już się zużył troszeczkę. Jeżeli spadnie tak to się do 70%, trzeba będzie naprawić kowala. Między innymi tutaj jest kowal. You new here. Are you here for my services? The name's Baldwin. I'm just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons, or forge the ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, eh? Now, if you haven't heard, there's another blacksmith at the entrance to Stone Fang Mine. He's an eccentric old man. He knows his trade well. He's the only sane one left in a town of soul-starved men. If you do meet him, no, forget it. That stubborn old ne'er-do-well will just chase you off. There aren't enough smithing tools in this temple to handle all the work. Only certain ores can be used to forge weapons, but you'll just have to make do. And be thankful that I can do anything for you at all in this forsaken place. No interest, eh? I can tell you're not going to last long here. Przetrwamy, przetrwamy. To jest huk. Nasze główne oręża. Tej duszy możemy się pozbyć. Oh, good day to you. I can forge weapons for you. Ulepszymy sobie broń dzięki temu, że przeszliśmy samouczek. Więcej nie mamy. Zero. I kupimy strzały. Do come back alive. I need your business. I'm Stockpile Thomas. When the Scourge came. A to jest Thomas, magazynier. When I came to, I found myself here in this Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. A twoja córka i żona padły ofiarą twojego tchórzostwa, a nie demona. I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. When the Scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a coward. W Demon Souls postacie poruszają ustami, jak rozmawiają. Jest kilka takich, które mówią, ale są nieme. Jest taki celowy zabieg. W stosunku do na przykład Bloodborne'a czy do Dark Soulsów, to w ogóle tam nie poruszało ustami. She says very little, but has a kind heart.
She's just the age my young daughter would have been. Poor, poor girl. Trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. Best of luck to you. I do to masa będziemy przerzucać rzeczy. Jeżeli nie będziemy mogli ze sobą już nosić, albo ogólnie przerzucać sami. Tutaj mamy uwięzionego bohatera, który został się ze swoim ciałem, więc nam troszeczkę opowiadał o tym miejscu. Za każdym razem, kiedy ubijemy jakiegoś demona, będzie zatracał się w swoim człowieczeństwie. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. A to są nasze docelowe miejsca, światy, a w nich demony. W tej chwili są zapieczętowane. Ten oto tutaj nigdy w ogóle nie powstał. Miała być zimowa lokacja z gigantami. Także mamy 5 zamiast 6. I tylko tutaj możemy przejść. Tutaj was pożegnam i zapraszam was na kolejny odcinek Demon Souls, gdzie będziemy grę przechodzić tylko łukiem. Do następnego odcinka.